Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście Gelek z tej strony, a zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek z naszej serii The Last of Us. Jest ich tam kilku, więc bądźcie cicho. Ja przypomnę tylko i zachęcę do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No i oczywiście startujemy od momentu, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Wyszliśmy tutaj z tego garażu, przypominam. No i musimy tutaj dostać się do tej szkoły. Przed nami mnóstwo zarażonych i jeszcze więcej chyba autobusów. Albo odwrotnie. Zaraz, najpierw może wybierzmy sobie jakąś broń, bo tutaj widzę, że mamy... O, właśnie, o to chodziło. Musimy jakoś tu się dostać, nie wiem. Oj, chyba mnie zobaczy zaraz. Oj. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Oj, 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 uciekamy. Wiejemy, wiejemy. Eli, uciekaj! Biegnij! Chryste. No niestety, tak to się skończyło. No spróbujmy troszeczkę inną taktykę zastosować. Najpierw to wybierzemy sobie oczywiście broń właściwą. No, właśnie tą. Oni wszędzie, kurczę, są. I ich jest strasznie dużo. Wiemy. Dobra. Czy to wszyscy? Chyba się tym razem udało. Nawet bez jakiejś większej straty zdrowia. No dobra. Skoro tak, trochę naboi mało. Tutaj może coś się znajdzie? No niestety nie. O co im chodzi? Stój, wkraczasz do zamkniętej strefy kwarantanny, zanim przejdziesz dalej, zgłoś się do punktu kontrolnego. Okej, zgłosimy się do punktu kontrolnego. Ale wcześniej to bym chciał coś tutaj pozbierać, bo... trochę żeśmy się niestety wypstrykali z pestek. Hmm.
Kurczę, no nic tutaj nie ma. Ptaszki śpiewają, ćwierkają. O, tutaj mogliśmy wskoczyć. To też byłoby rozwiązanie jakieś. Nie pomyślałem o tym, no ale dobra. Musimy teraz jakoś tam się dostać, ale tutaj widzę, wszystko jest pozostawiane tymi autobusami. Eli, uciekaj! Biegnij! Idą ze wszystkich stron! Znowu? Przecież ich nie było przed chwilą. Aj! Dobra. Załatwię to! Dobra. Poszło łatwiej niż myślałem. Ta. Ale na pewno jest ich tam więcej. Lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? No, zmień tą broń. Ty zostawię drabinę na autobusie. Wejdę na górę i cię ją zrzucę. Tylko musimy niestety tu się troszeczkę podleczyć. I to właśnie teraz robimy. Zobaczmy jeszcze, czy możemy coś... Tak, możemy kolejną apteczkę sobie zestawić. Nóż na pewno też nam się przyda. Ojejku. Tego bym chciał. No ale niestety. No i tą bombę jedną weźmy. Dobra. Nie mamy jednego składnika potrzebnego do wytworzenia. Dobra. Czyli co, przez ten autobus, tak? X, spójrz, no spójrzmy. Wiem, widzę to. Z tej strony, no dobra, niech będzie z tej strony. Wskakuj. Tylko nie daj się zabić. Dzięki, Bill. Wszystko gra. Musimy jakoś dostać się do masy. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj coś nie leży. Cholera. Słyszysz? Idą tu. Szybko, mała! Oj. Dobra, to będzie szybka akcja. Bierzemy akumulatory i spieprzamy. Zamknięte. Cholera, zamknięte! Tutaj coś jest. Musimy wejść do środka po akumulator. Chodź, Bill! Dobra, okno otwarte, szybko! No. Wskakuj. O nie. Cholera. Dawaj. Kurwa. To okno nie wytrzyma. Bill, pośpiesz się. Pomóż mi. Bill, jak się idzie? Pusty. Sol! Kurwa, jest pusty! Chłopaki! Tu dokąd teraz? No gadaj! Jak najdalej stąd! Dobra, zbieramy się. Przebili się! O nie! O, patrzcie, ile tego towarzystwa. Tyłem! Są skrzynki. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Oby. Aż proszę. Oby. Ja bym chciał zebrać troszeczkę nabojów. Bo to nie wygląda mi dobrze. Ale tu nic nie ma, no. Gra nie jest dla nas łaskawa.
Dobra. Jeden wyeliminowany. Tu jeszcze jeden jest. Patrzcie. Oj. Dobra. Lećmy sobie tutaj. Tu jest przejście. Tylko musimy się z nimi uporać. Dobra. Czy to wszyscy? Nie. Nie wszyscy. On próbuje tu wejść, teraz patrzcie. Dobra. Po nim? Czy jeszcze będzie żył? Tym razem po nim. Czy coś tu jeszcze się dzieje w pobliżu? Wychodzi na to, że cisza. Ojejku, dobra, zbierzmy w takim razie, jeżeli tu coś jest do zebrania oczywiście. Bomba maksymalna, o właśnie. Tu coś mamy, nie, to jest butelka do odwracania uwagi tylko. Jeszcze przejdźmy sobie tędy. Trochę zdrowia żeśmy stracili, więc jakiś batonik bym chętnie przyjął. O, a jest batonik, dobrze. Jest batonik. Tu zamknięte. Te szafki zinwigilujmy. Tu coś może być. Albo i nie. No. Muzyka jest niepokojąca, słuchajcie. I tu nic nie ma? Żadnej amunicji? Coś mi się to niewiarygodne wydaje. Po takiej walce? A? Słychać ich jeszcze gdzieś. Ale nie widać. Aha, czyli tutaj oni coś się dobijali. No dobra. Tu są śmieci. O, tutaj są surki, dobra. Zbieramy. Ja się rozglądam za tą żółtą taśmą, gdzie ona, słuchajcie, prowadzi. Bo to będzie prawdopodobnie droga do wyjścia. Tak. Teraz tędy. O kurczę. Chodźmy korytarzem. Dobra. Padł.
To wszyscy? Jezu. No Jezu, Jezu. No ale skoro już jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to chociaż pozwiedzajmy. Zacznijmy od szafy, gdzie może się coś kryć, ale nie tym razem również. A tutaj może jeszcze jakaś szuflada, nie. Nie, nie, nie. Tutaj też nie. To kolejne zamknięte, no. Zobaczmy, co się za tymi drzwiami. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Tak. Jeszcze raz. Dalej. Cholera. Idą kolejni. Barykaduj drzwi. Ta barykada ich nie powstrzyma. O, a to co? Nie brzmi to dobrze. O nie, purflak. Nie. Co to kurwa jest? To pieprzony purflak. Eli, schowaj się. Zajmę się tym. Oj, 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 oj. Dobra, trzeba wiać. Eli, nie zbliżaj się. No i wiejemy. Ojejku. Tu jest jakieś pomieszczenie. Dobra, odbudujmy sobie szybko zdrowie. Już było mało. Dobra. Po nim. Po nim. Padło. Padł. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze możemy. Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Ano właśnie. Purchlak. Okej, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej. Ale czy możemy już kurwa stąd iść? Raczej nie, bo tu jeszcze jest sporo surowców do zebrania. Na trybunę. Podsadźmy Joel. Zaraz, no przecież tu mam sporo surowców. Kurczę, dlaczego oni mnie poganiają, przyspieszają? Nie lubię, jak mnie ktoś pogania. O, amunicja. Tu coś leży, ale nie do podniesienia. To jest sala gimnastyczna, jakby ktoś nie wiedział, a to, gdzie żeśmy byli przed chwilą, to jest kantorek. No, weźmy sobie to. Cudo. Ha. Może w piłkę zagramy, co? No więcej to widzę, chyba nic nie ma. Dobrze, zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Możemy na pewno apteczkę, możemy... Nóż możemy, tylko poczekajcie. O, to mi będzie bardziej potrzebne niż nóż. Nóż oczywiście też się przyda. Tu nie mamy materiału. Dobra, zróbmy nóż w takim razie jeden. 105 mamy. Szybkie tworzenie przedmiotów możemy sobie zrobić. Dobrze, szybkie leczenie. Czy nam potrzebne szybkie leczenie? No weźmy sobie to szybkie leczenie. 15 zostało, dobra. Czy coś jeszcze tutaj? No nie, no to chyba tyle. Nic więcej tu się nie kryje. Dobra. Już cię podsadzam. No. Idziemy, ludziska. Dobra. Idziemy. Skakuj. No i lecimy dalej. No, dalej, dalej. Joel, za tobą! Gdzie za mną? No żeż... Kurwa! Cholera! Ja to załatwię!
ostatniej. To wykończ go! Kurwa, jak ja ich nienawidzę! Nie tylko ty. Dobra, załatwiłeś ich, chodź na górę! Zaraz, no zobaczę, może coś mieli przy sobie. Sekunda. Nie, to wszystko jest na fulla. Ale tak w ogóle to ja sobie zmienię chyba broń jeszcze, wiecie. Czwóreczka i V. Chociaż nie, no tutaj to już niby to i tu na dwójkę. No dobra, niech będzie to. Pod dwójką mamy. Dobrze, wskakujemy. Podciągnij mnie. Okej. Teddy! Jesteśmy łatwym celem. Jest kolejna drabina. Wskakujmy. Dalej, jestem tu za wami. Dobra, wskakujemy. Oj. No idź. Wszyscy na dobrą jasna. Czy tu będzie chwila spokoju? Świetnie nam poszło. Tak, bardzo. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Okej. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samą Z. A na dokładkę powiedz też, że nie teraz możesz sobie zaliczyć do tego, dupę. To nie ma ja nic wspólnego. Jezu. Ups. Co, znasz tego wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. Wie tu. I... Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypadł. Rusz tyłek. Okej, Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Jezu, to wszystko moje rzeczy. Oho. I co? Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak, Frank? No cóż, mam się... Przeszukaj dom! Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Wiem. Dobry pomysł. I zaraz właśnie to powiedzcie, zrobimy. Powiedzcie, będziecie gotowi to skończyć! Dam ci znać. Dlatego tutaj się już rozglądamy. Gotowy? Nie, nie gotowy. O! Punkty doświadczenia.
Tam nie przejdziemy. Zawsze w kuchni coś było. Jakiś batonik, nie batonik. A tu coś, jakieś puchy. No nic, chodźmy jeszcze tu. O, tu coś leży. O, i to sporo rzeczy leży. No więc przeczytajmy. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo za bardzo się bałeś zapuszczać w ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. A, nie znosiłem. No, faktycznie, ma dosyć trudny charakter Bill, także się wcale nie dziwię. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. A ten głupi akumulator, o którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę, próbując się stąd wydostać. Ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. No powiem wam szczerze, że nie wygląda to dobrze. Czyli nie tylko no, dla nas ten Bill jest takim no, troszeczkę uciążliwym charakterem, ale również dla Franka był. Kolejne ciasteczko, no prawie pełną mamy już energię. Fajnie, tam jeszcze dalej coś jest. Amunicja, tak, tego nam było potrzeba. Kolejne śrubki do ulepszania broni. Przeładujmy może to, co możemy. Nie, tego nie możemy przeładować. To za to możemy przeładować chyba. Ale weźmy sobie tą strzelbę w sumie. Tylko teraz tak, słuchajcie. Tutaj bym... Kurczę, no nie ma nożyczek, no. Nie ma ostrzy. Tego nie wytworzymy, tu nie wytworzymy. No słabo trochę, ja to widzę. No nic, dobra. Tu jeszcze zerknijmy. Aha. No nic, wytwórzmy w takim razie jedną apteczkę, żebyśmy mogli to wziąć. Właśnie tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, niektóre rzeczy trzeba wytwarzać, a niektóre wręcz nie należy, bo jeżeli znajdziemy dane apteczkę na przykład, to może się okazać, że nie damy rady tego zabrać ze sobą. Wskazówka. Przejść do tyłu ciężarówki, aby rozpocząć. Tak, wiem. Tylko tak jak już żeśmy wcześniej wspominali, szukamy tutaj jakichś suwenirów. Czym więcej suwenirów, czym więcej surków, tym lepiej. No ale niestety, nie tym razem. Więcej surków już nie znajdziemy. Lecimy do ciężarówki, co by czasu nie tracić. Dobra. O, coś Eli chciała powiedzieć? Chciała. Dasz radę to zrobić? Tak, nie ma sprawy. Okay. Świetnie ci idzie. Powinnaś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej. Czy Bill jeszcze chciał coś z nami porozmawiać? Chciał. Bill, znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Ojejku. Idziemy? Idziemy. Dlaczego on jest taki niemiły, niesympatyczny? Co jest? Dlaczego nie mogę tego użyć? Okej, okay, Bill, do dzieła. Teraz mogę. No. Dobra. Niech wejdzie pierwsza. Już to zrobiłam. Niech wejdzie pierwszy. Przyszli pedał sprzęgła. A jak się rozpędzimy... Okej, okay, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam? Nieważne, po prostu tego nie spierdol. Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz, wciśnij sprzęgło. Wciśnij. No niestety. Chyba nie wyszło. Kurczę, my jesteśmy na zewnątrz. Tu nas coś... Tam, uwaga! O cholera! No właśnie. Idą na nas! O
Krzysto, na ciężarówkę! Musimy jechać szybciej! Oj, tu mamy ten. Musimy ją dopchać do tego wzniesienia. A potem będzie z górki. Za tamtym domem! Po waszej prawej! Dobra. Dawaj, nie ma czasu, pchajmy! Ale musimy najpierw się podleczyć, bo może się to dla nas źle skończyć. Sekunda. Naprawdę? Znowu? Chłopaki, z drugiej strony, z lewej! Oj, tutaj coś jest. Moment. Musimy dotrzeć na szczyt wzgórza. Dobra, weźmy co tu jest do wzięcia. Wiem. Tu jest jakieś wejście gdzieś do... Ale nie. Tu nic nie ma. Koło niego? Nie ma nic. Dobra, biegniemy. Dobra, Eli, przygotuj się. Dalej słyszę, lecą. Dobra, Eli, odpalaj! Słyszysz ten dźwięk, Bill? Zaraz, Eli, też to usłyszałem. Dobra, wstawaj do tej jebanej ciężarówki. Joel, odpuść sobie! Spieprzajmy stąd! Już. Jedź, jedź! Gazu! Udało się. Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, okej? Okay? Prawie zginęliśmy przez te dziewczyny. Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie szans. Aha. I... wiesz. Co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bill, co do twojego kumpla... Rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. No chamsko się zachował. Zdaje się, że miałaś spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Nie cierpię tego. Skąd to wzięłaś? No z chaty Billa. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. Proszę. Zbieracie się na wspominki? Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. Ale i tak gratuluję. No, lepsze to niż nic. O,
Jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Wow! Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to natychmiast. Zaraz, chcę się dowiedzieć, o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? Przecież się tylko wkręcałam. Narka, drągalu! Wiesz co? To nawet fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. O nie. No to pięknie. Co teraz? Pieprzyć to. Boże! Na pomoc! Mordę! Proszę! Może mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No, ale co z nim? Wcale nie jest ranny. Oj, słabo to wygląda. Okej. Niezła pułapka. Wychodź, szybko. Chodź tu, cholera. Majdańcu, zostaw mnie. Oj. Ja ci pokażę. Złaś za mnie. Skurwiel. O co tym koleżom chodzi? Odstawcie chwilę. Idziemy. Okej. Uważaj! Cholera! Schyl się! Oj, oj, oj. Dobra. Spróbujmy ich obejść. Z prawej! Nie daj mu uciec! A tu jest jeszcze jeden. Dobra. Tam jest dwóch. Zmienimy sobie broń może na to. Tu ten koleś się schował, więcej nie ma.
Rozproszy się! Nie, dwóch jeszcze jest. Dwóch jeszcze jest, dobrze. Widzisz go? Kurwa! Widzę go! Jeszcze jeden. No chodź tu, sukinsynu! No. Jeszcze jeden, no nie, myślałem, że wszyscy. Kurwa, gdzie cię poniosło? Ancie! W mordę! Stary, nie zabijaj, proszę! Puść mnie! Dobra. Ojejku. Okej. To już chyba wszyscy. W porządku? Tak, chyba tak. Wyzbierajmy to, co jest możliwe do wyzbierania. Wiesz, co robić. Rozejrzyj się za czymś, co się nada. My też to zrobimy, oczywiście. Batonik, batonik. W tych lodówkach niestety już tu nic nie znajdziemy za bardzo. O, kolejny batonik. No i kolejny batonik. A nie, już Max jest, dobra. Czy tu coś jeszcze, szuflada jakaś? O, amunicja. Pięknie. Widzisz coś? Nie. Nic nie widzę. Musi być jakiś lepszy sposób. O! Gdzie to było? Tutaj gdzieś. Dobra. Tu jest amunicja chyba. Nie. To jakaś puszka po sardynkach była chyba. Jak woda pluszcze. Fajnie zrobiona. Ale tu coś może się jeszcze kryć. Pięknie. Tego potrzebowaliśmy. Batonik, no ale niestety zdrowie już mamy na fulla. Czy tam w rogu nic nie ma? Nie ma. Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego pomieszczenia. Puchy. A tutaj, no tutaj nie. I bardzo dobrze. Tu też coś mamy. Niestety zawartość... O, szafka, szafka. Taśma, proszę uprzejmie. Tego nam było potrzeba. Dobrze, zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć, bo gdybyśmy mogli coś wytworzyć, to na pewno już zrobimy. No i apteczkę zróbmy w takim razie. To uda nam się wziąć. I tutaj woda jest. Dobra, weźmy tą wodę. Trochę mało amunicji mamy do tego.
tędy na pewno nie wrócimy. A co do tego, to nie mam wątpliwości. Jedynie co bym chciał, to troszeczkę się tu rozejrzeć. Cegła. No i tutaj, gdzie żeśmy już byli. Wskazówka. Czyli tu musimy to otworzyć. No dobra. Zatem otwórzmy. Dalej. Dobra, przechodź. Wymyśl, jak otworzyć te drzwi. To jest naprawdę okropnie. Eli! Okej. Dobra, idź! Dobra, Dawaj. No i jesteśmy. Zobacz. O kurczę. Nie wygląda to dobrze. Jebanie łowcy. Widzisz, to mogliśmy być my. O rany. Ano. Wielu ludziom się nie udało. Powinienem był zawrócić tę cholerną ciężarówkę. Przeżyliśmy. Ledwo. Dobra, chodźmy stąd. Ale to już w kolejnym odcinku. Póki co, dzięki za to, że żeście dotrwali do samego końca. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!